To jest piękna maksyma. Jeśli nie otrzymujesz cudu, jeśli chcesz otrzymać cud, sam się nim stanie. Twoja maksyma też jest bardzo ładna. Dzisiaj tu mam zapisaną, już raz powiedziałaś. I nie wiem, czy też dostrzegliście wiele zbieżności tutaj w tym filmie z życiem Tomka. Myślę, że wtedy też mieliście podobne uczucia. Tomek, od zawsze byłeś chrześcijaninem. Tak. Więc nie wiem, czy to jest dobre pytanie, jeśli jest to. Powiedz, że nie jest. Pytanie tak zwane nawrócenie, o twoje nawrócenie. Czy był taki moment, kiedy jakoś szczególnie poczułeś, że Bóg ma dla ciebie plan? Chrześcijanin nawraca się każdego dnia. To bez względu na to, że przynajmniej tak powinno być, to bez względu na to, w jakim jest kościele, czy jakich zasad przestrzega, jakiego obrządku. Oczywiście, ponieważ oprócz tego, że zawsze byłem chrześcijaninem, to zawsze się jako humanista interesowałem religioznawstwem, filozofią i... Ponoć twoje półki się uginają pod książkami religijnymi, filozoficznymi i teologicznymi. No nie tylko, ale tak. Przeważnie, chociaż odkąd jest komputer, to jest... Przestałem kupować książki, bo mam większy dostęp. No i to też się liczy, że no, trzeba mieć na kasę, bo coś jest trzeba. Słuchaj, jak wygląda w ogóle finansowa sytuacja? Jak wyglądała finansowa sytuacja i wtedy jako dziecko, kiedy się urodziłeś? Czy ta pomoc państwowa, bo na taty nie za bardzo mogłeś liczyć, była dostateczna? Znaczy wiesz, w dawnym ustroju, nazywanym nieraz komunizmem, chociaż w Polsce nigdy nie było komunizmu, co najwyżej to był socjalizm. I to też w polskim wydaniu. Wszyscy, co mówią, że u nas była dyktatura, to bym ich wysłał na wycieczkę do Chin. Może by coś zobaczyli i przestali opowiadać bajki. No ale to wtedy miałem szkołę, mama podjęła pracę. Może nie żyło się zbytnio dostatnio. Ale zanim trafiłeś do szkoły, mama się musiała to wychować, prawda? Tak. Osobiście przez pewnie cały dzień. No to dopóki był z nami ojciec, no to coś tam zarabiał, bo przecież to też nie stało się tak z dnia na dzień. Zresztą pracował dość długo, bo pracował ponad 40 lat. Dobrze, a jak teraz to wygląda? No teraz jestem na rencie rodzinnej po ojcu, a mama jest na wcześniejszej emeryturze. Teraz jest trudniej, chociaż siostra stara się nam pomagać, ale mama jest dość gospodarna. Chociaż to dziwne, chociaż ja w domu trzymam kasę i... No, lepiej nie mów, nie? To jest sami przychylni ludzie, co prawda. Ale wiesz, jak to jest. Ale mama mówi, że każdy ma swoje podziały. Ona robi zakupy, to ja się muszę tak myśleć, żeby tak to podzielić. Żeby na wszystko było, przecież do szkoły się chodziło. Teraz... Czyli znowu, słuchaj, znowu jest tak, że ty koordynujesz, ty wymyślasz, mama chodzi do sklepu. No teraz dopiero wiem, po co w szkole są łapki. No cały czas się zastanawiałem, po co to człowiekowi do życia. Mnożenie, dzielenie, łamki. No dobre stopnie z matematyki, ale mówię, po jakiego gwinta tego człowieka uczą, jak to tylko umysły ścisłe wykorzystują w życiu. No a teraz wiem, że jak przychodzi podzielić budżet domowy, to trzeba być niezłym matematykiem. Całki też ci się przydają? Czasami. O. Za młody jestem, więc mi jeszcze nie. Tomek, a czy po tej próbie samobójstwa twój kontakt z Bogiem, twoje zainteresowanie wiarą rozluźniły się? Czy wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej wiesz. To było tak, że nawet do probyca mógłbyś tam dość ścisły kontakt z Bogiem, tylko po prostu nie wytrzymałem nerwowo i psychicznie. Ale pamiętam, jak przyszedł do mnie psychiatra po zabiegu i zaczęliśmy rozmawiać i zaczął mi tam utłumaczyć. A ja mówię w końcu, pani, bo to była pani, mówię, a pani by się na moim miejscu nie załamała. Ona mówi, no tak, no to pani jest, no, to pani jest normalny. Ja mówię, też tak sądzę. Później dostałem psychologa, z którym żeśmy się zaprzyjaźnili. Zaczęliśmy powoli układać życie. W międzyczasie, bo zawsze studiowałem Biblię jako podstawę dla ogólnego chrześcijaństwa i gdzieś mi tam się przewinęli adwentyści. I mówię, cóż to za nowe stworzenie na arenie religijnej. No i napisałem, poprosiłem o parę książek. To poprosiłeś kogo? Jakimś liście, tak? Tak. No to bodajże słuchałem audycji w radiu i tam adwentyści mówili o apokalipsie, o końcu świata. Ja mówię, no dość ciekawe, chociaż mówię o tym końcu świata. Ma być i 2000 lat jeszcze. No nie ma, no mówię, warto poznać, co z tym bliżej. No i przysłali mi pastora Andrzeja Wojtkowskiego. Ciekawa książka w takim razie, bo ty poprosiłeś o książkę, tak? Tak. Może książek. Mieli pastora na zbyciu. Później była tak pełna, że przyjaźniłem się z jednym, z drugim, ponieważ dość dobrze znałem już teologię i Biblię. Zaczęliśmy porównywać różne rzeczy. No i po 2 latach stwierdziłem, że no, przyłączę się do kościoła adwentystów, przyjąłem chrzest. W kościele adwentystów chrzest jest taki bardzo tradycyjny, jak za czasów Jezusa, przez zanurzenie. Jak to u ciebie wyglądało? No, jak zwykle, musieli mnie wnieść. Ale na basen, do jeziora, do wanny. Nie. Słuchaj, wiesz, ja znoszę największą ilość wody w wannie, ale to było w basenie. Po prostu weszło ze mną dwóch pastorów, pastor Chrysta i... To jest taki porządnie zbudowany mężczyzna. Teraz jest w Australii bodajże na emeryturze. No, można to nazwać emeryturą. I pastor niewolnik, tylko starszy. Pastor Edek Panna, to jest pastor, stał na basenie i ubezpieczał Chrysta. No to już duża odpowiedzialność na nich była, chyba wyjątkowa, jeśli chodzi. Zanurzyli, później mnie wyciągnęli, no i... Już nie miałeś wyjścia. Trzeba znaleźć taki kościół, który żyje tak, jak mówi Biblia. No i padło na adwentystów. Już ponad 20 lat się z wami męczę, albo wy ze mną.